Dzień dobry, witam się z Wami bardzo gorąco i serdecznie. Tak, powinnam z tym filmem przyjść już z 2 dni temu jakoś, ale powiem Wam, że się nie mogę po prostu zebrać, nie mam jak, odsypiam wolną każdą chwilę, a jak wiecie, zbyt wiele ich nie mam. Także przybywam dzisiaj, wczoraj też montowałam Wam vloga, przedwczoraj Wam też montowałam vloga. Postaram się, aby te vlogi, tak jak mówię, nie będzie filmów u mnie codziennie, ale staram się, że jeżeli wiem, że mam gdzieś tam mini zapasik, to zawsze Wam coś tam spróbuję wrzucić. Jak widzicie, ja jestem no make-up. Pokażę Wam jeszcze, co wykombinowałam z moją nową świeczką. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Jeżeli chodzi o to, co tutaj jest, czekajcie, bo muszę oberwać tą kartkę, bo mnie wkurza. Tak wygląda to z bliska. Są tutaj takie wrzucone kryształki, które dostaniecie, słuchajcie, w Hombergansie, pakowane w takich przejrzystych pudełeczkach po chyba 70 albo 99p. Do tego świeczka za 79p i ten taki świecznik za 1,99 funtów. Także 2-4 funty mamy taką piękną ozdobę do naszego domu, a te takie diamenciki były różnokolorowe. Także naprawdę fajna opcja, no i przy okazji też fajnie pachnie. Ja przybywam do Was z holem, tym razem z holem, chociaż jest kilka filmów, z jakimi chciałabym do Was przybyć, ale po prostu nie wiem, jak ja dam radę czasowo dzisiaj i to właśnie do pracy. 2 dni miałam wolnego i starczy laby. Dobrze, przejdźmy szybciutko, żeby nie przeciągać. Jest jedna rzecz w tej siatce, którą chciałabym teraz jakby zaaplikować. Mam umytą twarz, kurde, wiecie co, umyłam włosy. Zobaczcie, są tak jakieś takie puszyste i takie znowu nie do okiełznania, że nie mogę sobie w ogóle ich ułożyć w żaden sposób. Więc może je zostawię rozpuszczone. Lećmy, zacznijmy od tej siatki może z TK Maxx. A są to zakupy w ogóle, które poczyniłam w Edynburgu podczas vloga, który macie już na kanale. Gdzie ja byłam? Byłam w Bootsie, byłam w Superdrugu, byłam w Kiko, byłam w Primarku. TK Maxxie powiedziałam, w Primarku powiedziałam, byłam w Lushu i chyba to wszystko. Także z tych właśnie miejsc będę Wam pokazywać zakupy. Są one tu wymieszane, ponieważ w siatce z TK Maxxa wróciłam zakupy z Bootsa i z Superdruga. I tak właśnie się zastanawiam, czy nie zacznę od TK Maxxa. Aż 3 rzeczy zakupiłam w TK Maxxie. Oczywiście przybywam do Was z kawcią, jak żeby inaczej. Także smacznie kawę. Z tyłu możecie widzieć kabel, widzicie, od telewizora, bo niestety no nie mogę siąść tutaj, żeby mieć, wiecie, okno za sobą. Dobrze. No i to są chyba wszystkie rzeczy poczynione z TK Maxxa, więc Wam pokażę, bo jest jedna, którą chcę teraz zaaplikować. I jest to Lirak Hydra Genist, tak się to nazywa. Jest to jakiś kompleks o twarzy. Tak patrzę, czy jest tu cokolwiek po angielsku. Słuchajcie, rzekomo regularna cena 23 funty, ja dałam 6,99. Nie jest to podobno taka mgiełka poranna, nawilżająca. Ja nie chcę psikać na twarz, bo zauważyłam, że leci dość takim mocnym psiknięciem. Ona się tak nie rozpyla, więc ja sobie po prostu naniosę to. Widzicie, ona nie jest taka, że się tak szeroko rozpyla na twarz. Wiecie, o co mi chodzi. Czyli ona jakby tak celowo, punktowo zostaje psikana. Ja sobie już ją wczoraj też użyłam i fajnie moja twarz zareagowała, bardzo ładnie tu wchłonęła i taka była fajna. Tym bardziej, że tak jak mówię Wam, ja cały czas teraz stosuję tą szczoteczkę do czyszczenia z tego Home Medics i jestem mega zadowolona. A ta mgiełka zobaczymy, no zobaczymy jak się u mnie spisze, sprawdzi. Potrzebowałam czegoś takiego szybkiego, właśnie fajnie, że można byłoby spsiknąć, ale naprawdę ten strumień jest taki, o widzicie i nawet nie widać, ale on taki jakby punktowo. On tak sprojuje w jednym punkcie, a nie kurczę, nie rozpyla, o to mi chodzi. Już Wam pokazuję. Czekajcie, tylko sobie wklepię, bo tego mi było potrzeba specjalnie. Nic nie nakładałam na face'a, żeby właśnie Wam pokazać też i żeby zastosować sobie tą mgiełkę. Dajcie znać, czy ją miałyście. Ja z tego Lirak ostatnio zakupiłam właśnie też w TK Maxxie ten zestaw kremu pod oczy i do twarzy. Tak to wygląda. Lirak, czekajcie, włos gdzieś. Standard. U mnie to standard. Także taka mgiełka do twarzy, mocno nawilżająca. Zobaczymy. Ja sobie jeszcze o tym poczytam na polskiej stronie. I zobaczę jeszcze, jakie ona tam ma mieć właściwości. Kolejna rzecz to był pędzelek. Pędzelek, jaki wypatrzyłam wśród pędzelków z Real Technics Complexion Blender. Taki blenderek jakby do cery z 10 na 4,99, to znaczy ja dam 4,99. Tak on wygląda, jest on taki flatowy, chciałam powiedzieć. Czekajcie, do blendowania właśnie taki fajny. No zobaczymy. Jest on podobno do właśnie takich konsystencji lejących, więc sprawdzimy. Tak jak mówię, 4,99. Zobaczymy. Ładnie wygląda taki, no i właśnie on podobno jest fajny tutaj do primera. Zobaczymy, no może właśnie do podkładu będzie też spoko. Mięciutki jest, fajny. Zobaczymy tylko, czy nie będzie właśnie zjadał produktu. Także Real Technics 101 za 4,99 to jest rzecz moja druga. I trzecia rzecz, jaką zakupiłam w TK Maxxie, jest to świeczka Copenhagen Candle Lime Zest. No i nic innego jak po prostu lemonka z limonką. Także taki bardzo fajny, brakuje tylko mięty i byłoby mojito. Dałam 2,99, cena regularna, niby jej to 8 funtów. Także taka świeczuszka to rzecz kolejna. No i to by było wszystko, jeżeli chodzi o TK Maxxa. Teraz przejdźmy może do Superdruga. O ile dobrze jeszcze pamiętam, co ja kupiłam w Superdrugu. Poczekaj, Frieda, jak wiecie, ja nie przypadam za produktami z John Friedy. Nie przypadam, po prostu nie przypadam. Tutaj mamy jakąś nową maskę. Lemonowa Miracle, magiczna jakaś maseczka. Do blond włosów z olejkiem cytrynowym. Także zobaczymy, no tak wziąłam dla przetestowania, dam Wam znać, jakaś nowość, więc zobaczymy. Nawet nie mogę zobaczyć jak pachnie, bo jest zakneblowana. Także to jest rzecz pierwsza i kosztowała ona 4,66, mimo że chyba była na promo. Teraz Revolution Primer, wybrałam sobie Hydrate, także baza pod makijaż nawilżająca, taka. Z Revolution i za nią dałam 6 funtów. Dalej to, już wiem, Victoria's Secret i to jest Amber Romance Fragrance Mist. Taka mgiełka do ciała, piękny zapach, dałam 12 funtów i one były po 12 lub 2 za 16, ale do wyboru tylko 3 zapachy. Także postanowiłam wziąć jedną. Dalej Maybelline Snap Mascara, nie wiem o co chodzi, ale może ją właśnie dzisiaj nawet przetestuję, 6,99, dam Wam na pewno znać, na pewno przyjdę do Was też z testem. Także jakaś maskara, nie wiem dlaczego, słuchajcie, jest nazwana Snap, ale Snap Mascara, tak się nazywa, dam Wam znać a propos tej maskary, jak się spisze, 6,99 oraz Zoella, nie wiem jak mówicie, Lagoon Love Bath Milk Powder, takie coś do kąpieli za 3 funty i to by było na tyle, także to są wszystkie moje zakupy z Superdruga. Oczywiście, tak jak mówię, będę Wam testować i dam Wam znać, jak się u mnie będą spisywać te wszystkie rzeczy, produkty. Teraz pokażę Wam szybciutko rzeczy kolejne, czyli rzeczy z Bootsa. Taki mikser rozjaśniający do podkładów, ponieważ ja Wam mówiłam, że ja ostatnio zbledłam i wszystkie podkłady dla mnie okazały się za ciemne. A żeby nie kupować specjalnie z tej okazji nowych, bo to strata pieniążków, no to postanowiłam, że po prostu kupię sobie taki mikser i będę sobie miksować go z ciemnymi podkładami. Więc to ta pierwsza rzecz. Poprosiłam na stoisku NYX-a w ogóle, bo z NYX-a tutaj też będą dwie rzeczy i przy okazji właśnie tych dwóch rzeczy poprosiłam o sampler podkładu tego najnowszego Can't Stop, Won't Stop, coś takiego z NYX-a i mam w kolor soft beige, ale ja nie wiem czy on będzie, słuchajcie, taka moja uwaga, on jest taki średnio lejący, taki kolorek soft beige, wydawał mi się najbliższy mojemu kolorowi, mojemu tonowi, ale słuchajcie, to jest podkład podobno mocno kryjący, więc nie bardzo widzę go przy suchej skórze, zwłaszcza jeszcze ze zmarszczkami, ale zobaczymy, przetestuję Wam po prostu jak on się w ogóle sprawdza, jak on wygląda na skórze i tak dalej, do suchej skóry, bo moja skóra jest skórą suchą. Te dwie rzeczy to właśnie z NYX-a i to są jakieś Candy Slick, Candy Slick to jest Glowy Lip Color, Ja mam tutaj dwa kolorki, tak szukam tylko, czy są. Jest Watermelon Taffy, a drugi to jest Birthday Sprinkles. Takie dwa kolorki do mych ustów, ten używałam oczywiście, testowałam sobie testerki na stoisku i te były mi najbliższe, po kilkanaście kolorów, także to są dwa, które najbardziej mi odpowiadały, czyli jeden jest taki, powiedzmy, że nudziakowy, drugi taki trochę różowy, ale taki przybrudzony, trochę z fioletem, taki śmieszny kolor, ale wydawał mi się fajny, więc zobaczymy. Cena tego to chyba było, słuchajcie, 6 funtów. I była też promocja, że jak kupisz jeden, to drugi masz za pół ceny, jak kupisz dwa, to chyba trzeci jest za free, czy coś tam, już nie pamiętam. Nie mogę tego skojarzyć, także ja wybrałam jeden, więc drugi miałam za pół ceny. Ostatnia rzecz, słuchajcie, to jest coś, co leżało w Boocie na półkach z Clarins, czyli jak widzicie, o, takie oznaczenie miała ta półka i wybrałam podkład. Jeden, jedyny stał, sprawdziłam sobie tylko odcień, bałam się, że będzie jakiś dark, a tutaj się ku memu zdziwieniu okazało, że on wcale nie jest aż taki bardzo ciemny. Jeżeli chodzi o kolorek, to jest to kolor, słuchajcie, zaraz wam może powiem, kolor Cappuccino 114, ja chyba kiedyś miałam, ale nie wiem jaki numerek, nawet nie wiem czy jeszcze go nie mam. W każdym razie na pewno już go miałam i właśnie do niego też postanowiłam zakupić, bo wydawało mi się, że może być ociupinkę ciemniejszy, bo cappuccino, więc zakupiłam właśnie mikser. I zobaczymy jak się to sprawdzi, a tylko go dlatego zakupiłam, ja nie potrzebuję podkładu, ale kupiłam go tylko dlatego, bo z 30 był na 10. Więc słuchajcie, Clarins za 10 funtów, no dajcie mi znać, kto by nie kupił. Jest to Skin Illusion Mineral and Plant Extracts z SPF 10, także fajna naprawdę sprawa. Teraz może szybciutko przejdźmy do Primarka. Zakupiłam tą bluzę, może od niej zacznę. Bluzę zakupiłam w rozmiarze S, cena 5 funtów. Mega się z niej cieszę, mega, bo to była pierwsza rzecz, jaką przechwyciłam i na pewno zobaczycie to też na vlogu, tylko że wróciłam się po S-kę i S-ka już jest, widzicie? Jest o wiele fajniejsza, także nic mi tak bardzo nie odstaje, tak jak było w MC. Ona już tutaj się fajnie mi układa, także mega się cieszę z tej bluzy. Czekajcie, siądę niżej, żeby tutaj was lepiej widzieć i żebyście wy lepiej widziały. Kolejna rzecz to jest kurtka. Kurtka, jaką zakupiłam, właśnie co wam mówiłam, już się przebrałam, bo było mi gorąco. To taka zwykła, czarna. I one są w różnych kolorach, ja miałam czerwoną, miałam białą, zwykła, prosta, ale właśnie w takim zwykłym i prostym najwięcej jest uroku. Znalazłam funta, no na szczęście. No, także taka czarna i ja wziąłam chyba rozmiar, ja wam powiem jaki, S albo M. Już wam powiem. Rozmiar M. Rozmiar M to jest taki na mnie, na bluzę, na wszystko, więc super sprawa, 15 funtów. Dalej co zakupiłam, od razu będę tutaj metki wyciągać. Zakupiłam spodnie, takie dresówki, one są tam na stoisku, na takim, wyłożone są na takiej półce, na takich półkach, gdzie są spodnie za piątaka. Także takie dresy, ja je uwielbiam, mam już czarne, kupowałam właśnie sobie do pracy, jedne miałam chyba szare, takie siwe, chyba nawet dwie pary, także naprawdę ja je bardzo lubię i mój rozmiar to rozmiar S. Czekajcie, ściągam właśnie metki, jeszcze gdzieś tu powinna być metka. Ostatnia z ceną, tak, 5 funtów, także za piątaka spodnie dresowe, super sprawa i trochę dochodzenia i w sumie trochę takie też robocze, jak lubicie, ale naprawdę ja je bardzo lubię. Rzecz kolejna to szalik, jaki kupiłam sobie wraz z tą czarną kurtką, nie wiem dlaczego, ale spodobał mi się przede wszystkim kolor. Taki szaliczek, oczywiście na takie zimniejsze dni, niebieski, czy tam chabrowy, czy jak on się tam zwie, cieplutki, miśkowy, także naprawdę fajny, cena 6 funtów, ale on był przeceniony, na bank był przeceniony, także on nie kosztował 6, tylko 3, to na pewno, więc to jest rzecz kolejna. Lecimy dalej, na stoisku z kosmetykami zakupiłam maski, jakaś nowość, Cosmic Galaxy, Twilight Galaxy, ta jest z retinolem, ta jest z kolagenem, są to maseczki peel off, dam wam znać, zrobimy sobie test też na żywo, może po pracy, w zależności jak się skończę, funt 51 taka maseczka, także też fajna sprawa. Dalej majtki, wiecie, że ja tam uwielbiam te tongi, czyli moje stringi. Poczekajcie, bo zawsze robię dziury w tych gaciach. No i tu mnie tylko wkurzają zawsze te metki, nie? Słuchajcie, ta metka jest po prostu irytująca w miejscu tym, w którym jest. Stringi za chyba funta. Dalej rzecz kolejna, znowu kosmetyczna, bo Wam pokażę, zanim kosmetyczne rzeczy, to jeszcze Wam pokażę tą bluzę. Taką bluzę jeszcze zakupiłam, jednak wybrałam ją, znaczy na pewno widzieliście to już na vlogu. Wzięłam rozmiar XS i ona była najpierw za 5, znaczy w ogóle była za 8, potem za 5, z 5 teraz na 3. To jest rzecz kolejna i to by było na tyle. I teraz jeszcze tutaj są właśnie takie troszeczkę sprawy kosmetyczne, od niby nowości, od jakiejś Alex chyba Stein. Nie mogę tutaj doczytać, powiem Wam szczerze. Spa Overnight Lip Mask i to już używałam, dość fajna rzecz, 4 funty. I tutaj za 5 mamy rzecz kolejną i jest to nic innego jak Plump and Glow Plumping Lip Gloss. No, także ten Plumping Lip Gloss, teraz zrobię Wam test. Już Wam zrobię test, od razu na żywo. Może nie jest dziwna konsystencja, bo jak smarujecie, to tego nie czuć. Tak wygląda, ale za to tu w opakowaniu jest taki śmieszny, taki niejednolity. Widzicie? On taki jak włókna jakieś, taki włóknowy się wydaje. Dobra, Aga, wróć. No, także taki plumper do ust. Zobaczymy. Plumping Lip Gloss. Nic ponadto. No i 2 perfumy, 2 zapachy, jakie wybrałam z tej serii, co też Wam nagrywałam na vlogu. To jest ta seria, co niby NYX i podróbka Jo Malone. Tutaj mamy, wybrałam 2 zapachy. Ja mam jeszcze poprzedni jakiś też jeden, chyba czarny, ten coś tam Amber Noir, czy jak to się mówi. Tutaj wybrałam Pure and White Flower i to jest taka, nie wiem jak mam to opisać, świeża, ale naprawdę bardzo ładna nuta. Tylko postawiła na półeczce z na przykład Dolce Cabano Light Blue. Mniej więcej to jest coś w ten deseń, natomiast ta nutka, już Wam powiem, czekajcie, bo zapomniałam. Ta nuta, może nią się nawet dzisiaj psiknął. Ta nuta jest już nutą bardziej kwiatową. Nie wiem jak pachną piwonie, bo to jest niby piwoni, kwiat piwoni, ale ja nie wiem jak pachnie piwonia, ale jak znacie kwiat piwoni i zapach tego kwiatu, no to być może to tak pachnie, bo ja opisuję go bardzo kwiatowy zapach, totalnie kwiatowy, po prostu nic, tylko wycisnąć płatki jakieś, tak jak się mówi, na przykład płatki róż, to wycisnąć płatki, dajmy na to chyba właśnie piwoni, nie wiem, bo nie wiem jak pachnie piwonia, ale wyciśnięte dosłownie sok z kwiata, to tak właśnie pachnie, taki mega kwiatowy, piękny zapach, 3 funty. Także podejdźcie, zobaczcie sobie, ja Wam jeszcze z bliska tutaj pokażę moje. Te wybrałam, no i 3, jaki ja mam, to jest właśnie ten Amber Noir, czy nie wiem jak się to czyta. To by było na tyle. To są wszystkie zakupy z Primarka. I rzeczy jeszcze ostatnie, czyli moje ostatnie zakupki, jakie poczyniłam, słuchajcie, w Kiko oraz w Lushu. Tak pięknie zapakowane, w ogóle Pani mi tak zapakowała, w ogóle nie prosiłam, także mega się cieszę. Zakupiłam w Kiko 3 rzeczy, też były promocje, jak mogłyście zobaczyć zresztą na takim wstępie, takim wiecie, starcie przed wejściem do sklepu, ja Wam nagrałam, że są promocje, w środku troszeczkę chyba też Wam ponagrywałam, o ile dobrze pamiętam, ale nie wiem, czy akurat uchwyciłam te rzeczy. W każdym razie na stoisku z promocjami takie jakieś duo sobie znalazłam, wybrałam, znaczy już kiedyś mi się to podobało, teraz to mi wyniosło, posłuchajcie, chyba z 3 funty, żeby Was nie skłamać, straszny katar mnie znowu złapał. No, to są moje kąpiele, słuchajcie. Tak jest zapakowane. Oliwia chciała zobaczyć, mówi, mama, dobra, nie otwieraj, otworzysz na holu. Także teraz Oli będzie mogła zobaczyć też na holu. Tutaj jest właśnie zaplombowane, więc teraz dopiero otwieram razem z Wami. Wyrzucam pudełeczko, tak wygląda opakowanie. Na pewno je widziałyście, na pewno je znacie. I to jest nic innego jak rzekomo róż. Natomiast dla mnie ten róż wydawał się bardzo taki rozświetlający. On był tak w sklepie pięknie rozświetlający i to mnie tak skusiło, że ja to bardziej będę miała jako taki bronzer i rozświetlacz. Ja tego tak użyję. To jest nic innego jak Free Soul 01 Biscuit Chance. To jest rzecz pierwsza. Rzecz druga to gąbeczka, taki beauty blender, make-up blender. I to jest właśnie coś, co może być i ma być przeznaczone właśnie do tego różu. I on jest taki stożkowy. Będzie świetnie się tutaj nadawać w okolice pod oczy. No i tutaj może tak fajnie zarysować szczyt kości policzkowej. Zobaczymy. No, także teraz jest na razie twardy, po nałożeniu mam nadzieję, że to ulegnie zmianie. Także taki beauty blender nowy do mojej kolekcji, więc to są dwie rzeczy. I trzecia rzecz to jest ta, która mnie też zachwyciła, Gold Waves Fluid Foundation i to jest z SPF 25, więc super. 04 Dark i on wcale nie wydawał się być takim dark. Teraz nie wiem, czy Wam pokażę, chyba Wam nie pokażę, czy pokażę. No może Wam pokażę, o, zobaczcie, wcale nie jest aż tak bardzo dark, on był chyba za 3 czy 4 funty i tylko dlatego się też skusiłam, żeby Wam móc przetestować. Tak wygląda jego opakowanie, a tak wygląda ten podkład, słuchajcie, zaraz Wam tutaj rozetrę. Owszem, jest ciemniejszy od mojej skóry, jak widać to tutaj na załączonym obrazku, ale pamiętajcie, że skóra na ręce jest zawsze jaśniejsza niż na twarzy, więc nie powinien być aż tak ciemny. Zobaczymy, przetestuję Wam i dam Wam znać, dajcie wyznać, czy go macie, miałyście i co o nim sądzicie. No i rzecz ostatnia, mega pachnąca, zapach niosący się z wszystkich toreb, to Lush. Z Lusha zakupiłam dwie bomby, myślę, że też Wam to pokazałam na vlogu, wybrałam nowość. To jest Peachy Buff Bomb i wybrałam piczkę, już Wam pokazuję, wygląda fantastycznie, pachnie też przecudnie, taka piczka przypomina mi z koreańskich kosmetyków, jak zaczynam nagrywanie to miałam chyba albo krem, albo maseczkę, takie jabłko i też oni mieli piczki, także bardzo mi to przypomina, mega pachnie także w łazience. Uwielbiam, już ten zapach kojarzy mi się jak mieszkałam jeszcze w Anglii, jeszcze w Liku, to jeszcze wtedy nie nagrywałam dla Was. I kojarzy mi się właśnie z zapachem w mojej łazience. Ja miałam wtedy hopla na punkcie zbierania bomb do kąpieli, bo miałam niedaleko siebie Lusha, więc co tydzień zaopatrywałam się w Lusha. Uwierzcie mi, cała łazienka pachniała mi Lushem, cały dom, dlatego że w salonie zawsze zbierałam na takim wysokich półkach, takich zbierałam świeczki z Yankee Candle, woski, wszystko z Yankee Candle, a właśnie w łazience z kolei miałam takie pojemniki, w których właśnie wkładałam sobie, wykładałam te wszystkie bomby, ale wtedy naprawdę dziewczyny, ja wtedy chyba miałam każdą z bomby możliwej, każdą, także wyobraźcie sobie jak tam pachniało i właśnie to mi się teraz tak przypomina. No i druga bomba to jest Bubble Bar. Jeszcze nie otwierałam, Oli chciała zobaczyć właśnie, ale mówi mamuś nagraj, więc nie otwieraj. No i miałam wybrać tą na patyku, a potem idąc dalej znalazłam tą, taka z kwiatkiem i pachnie totalnie bubble gum, czyli właśnie gumą balonową. Zobaczymy. Ładnie pachnie? Tak? No co prawda nie karmą, nie kurczakiem, nie łososiem, ale pachnie. Także takie dwie bomby zakupiłam. Ich cena to chyba 3,54, jakoś tak w tej okolicy. No i zakupiłam tylko te dwie. Na razie starczy. Tu kocia. Chodźcie, pokaż. Dzień dobry. Dzień dobry, koturek. Tak. No, także my się z Wami będziemy żegnać. Ja spadam coś zjeść. Chciałabym bardzo przyjść do Was, słuchajcie, z takim właśnie już pierwszym filmem pogadankowym. Może byśmy porozmawiali sobie o hejcie. Może od tego byśmy zaczęli, słuchajcie. Dla mnie jest to taki bardzo na topie, po pierwsze na topie, po drugie zdania są podzielone i naprawdę zgadzam się z różnymi osobami, różnie się wypowiadającymi, zgadzam się i z tymi, które mówią, że czas by to zatrzymać, zgadzam się też z tymi, które twierdzą, że dlaczego taki temat jest poruszany dopiero wtedy, gdy dzieje się tragedia, też się z tym zgadzam, więc może byśmy sobie tak porozmawiały, może jakiś live, nie wiem, może miałyście jakieś pytania odnośnie hejtów, nie wiem, może Wam zadam jakieś pytanie na Instagramie i będzie mi prościej nagrać taki filmik, jak będę miała od Was jakieś konkretne pytania, bo tak jak mówię, nie wiem jak dam radę z live'em, bo teraz pracuję teraz środa, czwartek, piątek i niedziela, więc tylko mam sobotę wolną, ale sobotę skoro mam wolną, to poświęcę dzieciom, więc tak by to wyglądało. Piszcie mi oczywiście w komentarzach pod filmem, co tutaj Wam się spodobało, czym Was zainspirowałam. czy coś przykuło Waszą uwagę, czy czymś się zainspirujecie, lub czy coś już z tego miałyście, macie, używałyście, dajcie znać, jak się u Was spisuje, a u mnie wyczekujcie na testy tych wszystkich produktów. Także to by było na tyle, a z tym oddzielnym filmem przyjdę, myślę, że właśnie na story. Tak chyba zapoczątkuję. Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam bardzo serdecznie, dopijam moją już praktycznie zimną kawę, jem moje praktycznie zimne tosty i odzywam się do Was niebawem. To był właśnie mój najnowszy haul z Edynburga. Dajcie znać, co o nim myślicie w komentarzach na dole. Udzielajcie się. Buziaki. Bajo!